Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Bierzemy się dzisiaj za rozpakowanie znakomitych słuchawek audio od firmy Urban Ears. Będzie to model Zinken, czyli słuchaweczki w takim nietypowym, sześciennym, stylowym pudełeczku. Pudełko ciekawe, ale zawartość, uwierzcie, dużo bardziej ciekawa. Zobaczycie to za chwilkę i myślę, że naprawdę Wam się spodoba. Cena tych słuchawek do sprawdzenia w opisie filmu. Tak więc zapraszam. A tymczasem rozpoczynamy rozpakowanie. No dobrze, więc przed nami Zinken od firmy Urban Ears. Jak widzicie, pudełeczko jest takie dość nietypowe. Mamy tutaj opis przewodu. Teraz go sobie zobaczymy. Jest to bardzo ciekawe. Tutaj, do czego to można zastosować, też Wam za chwilkę powiem. No i zobaczcie, mamy wszelkie informacje o tych słuchaweczkach. Dzięki temu przewodowi możemy też podzielić się muzyką z kolejnym słuchaczem, jeśli ma też słuchawki. Słuchawki są składalne, rok gwarancji, 120 cm kabla, dwie wtyczki oraz mikrofon z pilotem. No i dane techniczne, przetworniki 40 mm, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, oporność aż 85 Ohm. Jestem ciekaw, jak to będzie się miało na przykład do odsłuchiwania na smartfonach. Czułość 98 dB, moc wejściowa złącza długość przewodu. Natomiast jak najbardziej słuchawki są kompatybilne z iPhone'ami, z HTC, z BlackBerry. Podejrzewam, że inne telefony też powinny sobie poradzić. Przetestujemy to oczywiście, ale teraz już przechodzimy do najlepszego. Otwieramy sobie kartonik i sprawdzamy, co jest we wnętrzu. Nie będzie to chyba dla Was żadna niespodzianka, że znajdujemy w środku słuchawki. Dobra, przyjrzyjmy się im za sekundę dosłownie. Zobaczmy, co tam jeszcze ciekawego. Jest i przewodzik. Na dnie jeszcze mamy naklejkę. Tam jeszcze na spodzie kartonika była gwarancja, natomiast tutaj mamy jeszcze taką broszurę. Jak widzicie, naprawdę bardzo wiele kolorów tych słuchawek Urban Ears, nie tylko Zinkenów, ale też i innych modeli dostępnych w różnych przedziałach cenowych. Ceny sobie sprawdzicie różnych modeli też w opisie filmu, jakby co. No i zobaczmy, rzućmy okiem. Widzicie, przeróżne słuchaweczki, większe, mniejsze, nauszne, douszne, ciekawe kolory, możliwości podłączenia. Ok, całej sobie nie będziemy po kolei przeglądać, natomiast bardzo fajna broszurka, można się zapoznać dzięki temu z tą marką. A teraz rzućcie okiem na ten kabelek. Sprężynowy, rozciągliwy. Mamy mikrofonik na kablu. Mamy dużego jacka i mamy małego jacka. Dlaczego tak? Już Wam pokazuję. Zobaczcie. Same słuchawki posiadają dwa wejścia, na dużego i na małego. Dzięki temu możemy chociażby drugi zestaw słuchawek podłączyć mini jackiem tutaj i dzielić się z kimś muzyką, a także jest to opcja świetna dla DJ-ów, którzy mając jeden kabel mogą podpiąć te słuchawki i mini jackiem do komputera, do MP3, do smartfona, a dużym jackiem na przykład do jakiejś konsoli DJ-skiej. Czyli mamy już taką pełną uniwersalność przez takie dość proste, ale jednocześnie genialne rozwiązanie. No i patrzymy po kolei, co widzicie, że słuchawki calutkie w jednym kolorze, poza tymi tutaj prowadnicami, to mamy ze stali. No i zobaczcie, fajne gumowane tworzywo, bardzo dobre wrażenie robi, w ogóle słuchawki robią wrażenie takich dość masywnych, grubych, a jednocześnie są dość lekkie. Pałąk jest o dziwo dość sztywny, natomiast wytrzymałość te słuchawki myślę, że mają. Tutaj mamy taką średnio miękką gąbkę, ale oczywiście zobaczymy sobie w recenzji, jak to się sprawdzi. Prowadnice chyba plastikowe, nie wiem, może w środku jest metal, natomiast robią wrażenie naprawdę sztywnych i naprawdę dobrze zakotwiczonych, więc myślę, że z tym nie będzie problemu. Tutaj mamy oznaczenie, jak widzicie, R, a tutaj mamy L. No i też fajna rzecz, nietypowa, mamy przyszytą do słuchawek metkę. Wygląda to moim zdaniem naprawdę fajnie. Zamiast jakiegoś logo mamy po prostu metkę. Ciekawe rozwiązanie. No i logo mamy też tutaj na tych plasticzkach, jak się przyjrzycie. O, właśnie.
No i tak, słuchawki się nam składają, więc do podróży fajna opcja. Tutaj mamy częściowo obrotowe słuchawki, wychylają się o tyle w obie strony. No i potem mamy naprawdę mięciutkie wypełnienie i fajną skórę, czy ekoskórę. W każdym razie jest to przyjemne, miłe w dotyku. Tego wypełnienia wydaje się być odpowiednio dużo, ani za mało, ani jakoś też przesadnie, więc komfort powinien być. Jak widzicie, przestrzenie małe, tak więc słuchawki nauszne będą spoczywać po prostu na naszych uszach. No i cóż, wyglądają naprawdę pięknie, wydają się być bardzo funkcjonalne. Kabel bardzo przydatny, te dwa wejścia również. No cóż, pozostaje przetestować, zobaczyć, jak będą sprawowały się podczas odtwarzania dźwięku z różnych źródeł. No i wtedy poznacie moje pełne wrażenia. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie, ceny w opisie filmu. Zapraszam Was też na kolejne filmy, które już niedługo. I pozdrawiam Was, cześć.